powrót profili subskrybentów po kilku dobrych latach, widzowie. Kiedyś robiłem tę serię z Clash Royale, ale postanowiłem, że dzisiaj zrobię ją z Brawl Stars dla was. Dla was, tylko i wyłącznie dla was. To jest seria dla was stworzona, dla moich kochanych widzów. Także macie szansę pojawić się w kolejnym odcinku. Ta szansa jest bardzo, ale to bardzo wysoka. Napiszcie swój nick z gry. I koniecznie zostawcie łapeczkę w górę. Przechodzimy. Szybkim tempem wskoczyliśmy do momentu, w którym muszę troszkę coś powiedzieć. Ponieważ tak, musiałem stworzyć klub. Myślałem, że jakoś można wyszukać widzów, ale się nie da tak wyszukać widzów w grze. Chyba, że jest coś, o czym nie wiem, więc stworzyłem specjalnie klub, profile widzów. I uwaga, co jakiś czas będę tworzyć taki klub, żeby nagrać odcinek. Więc musicie śledzić mojego Instagrama, VCR Podłoga IT, ponieważ dzisiaj wrzuciłem na YouTubie, a za jakiś czas wrzucę na Instastory. Na samym początku zajmiemy się graczem o nicku Nomix. Oczywiście nie pokażę wszystkich klubowiczów, co zaznaczyłem w poście. Także widzowie, mamy Nomixa, jego ulubiony zadymiarz to Kit. Kit. I chyba nie będziemy robić takiej ocenki od 1 do 10, nie wiem, czy coś takiego robić, to znaczy będę pewnie mówić, nie, że a, ale mocna piątka, nie? No, ale mamy widzowie tutaj Nomixa, który, uwaga, obecna pozycja jest w diamencie, ma zwycięstw na solo 317, ale ma za to 36 tysięcy pucharków i ma 17 wygranych meczy pod rząd, super, dobra, przejdźmy do jego brawlerów. O, tutaj się klika. Dobra, się zastanawiałem. Najmniej. Tutaj sobie damy od najwięcej pucharków. Najwięcej, na bazie. 740, czyli chyba mainuje, ale widać, że Kitem też lubi grać, ponieważ ma 651. Co on tu, widzowie, jeszcze ma dobrego? Jakich, ile ma w ogóle? Ej, on ma wszystkich brawlerów. LOL. Dobra, Chucka ma najniżej, 209. Ej, konto bardzo dobre, ale w ogóle jakbyśmy sobie zobaczyli na opcję poziom mocy, to ile ma tych 11 leveli? Spójrzmy, ile ma tych 11. Nie, no mal... 9, a to w sumie to 10, czyli w sumie podobnie jak ja. Następny to jest boss. Ej, u niego to w ogóle wszystko jest w złocie, nie? Wszystko się po prostu świeci. Świeci się postać, ponieważ jego ulubionym zadymiarzem jest Piperka. Złota Piperka, złoty skin. 39 wygranych meczy pod rząd. Prawie 70 tysięcy pucharków. Najwyższa pozycja Master? So really? Serio? Gratulacje, Bieku, gratulacje, bosie z kurczakiem. Zobaczcie sobie, wszystko u niego jest złote i ma tytuł toksyczny. No chyba lubi być toksyczny. O, dużo gra solo z tego co widzę, ponieważ 5200, a na 3V3 27 tysięcy. Teraz przejdźmy do jego brawlerów i on, gościu ma... Gościu ma... Ty, już miałem użyć słowa, użyć zdania. Gościu ma wszystko na 11 levelu, ale niestety tak, widzowie, nie jest. Dobra, sprawdźmy jego brawlery. Najwięcej... ma Shellkę na 35 ranku, także gratulacje. Dobra, obstawiam, że wbijałeś to, byczku, na solo. Jakby obstawiam, że wbijałeś to na solo, masz dużo wygranych na solo, więc pewnie jest sobie tam troszkę przynerdziłeś, także obstawiam. O, Hotdoga ma na 33, tutaj 31, 30, ale widać, że Shellka main, ale dobra, bo ogólnie jego ulubionym zadymiarzem jest Piper. I dlaczego ty masz Piper na 29 ranku? Wbijaj na 35. No, albo chociaż na 30, żeby to ładnie wyglądało. A teraz najmocniejsze konto tego odcinka jest to konto FytyXYWDZWWJVDDDS. Siemanko. Uwaga, najwięcej, najważniejsze puchary, 411, zwycięstwa na 3V3. Aha, dobra, nie, bo coś myślałem. Obecna pozycja to jest brąz, ok. Widać, że gościu lubi grać duo, ponieważ ma 25 wygranych meczy na duo. Teraz sprawdźmy na jego brawlerów. O, i widzimy tu, widzowie, Rico na 7 levelu, 137 pucharków. Także powiem wam, że koks, ale ciekawe, czy ma coś wymaksowane. Nie, no na pewno nie jest, widzowie, na pewno. Najwięcej pucharków, czekaj, czemu ja to... O, poziom mocy, Rico, 7 level, 137 pucharów. Najmocniejsze konto w Polsce. Teraz przed wami Tymek 123, który ma skina do Crowa. Ej, dobra, ten skin jest naprawdę... Bang, bangerowy, karta bitewna, chyba tego wam nie będę pokazywać, znaczy wy to widzicie, ale nie będę tego omawiać. Shellka, Crown Avatar, to chyba z tego skina, 13 wygranych meczy pod rząd, 34 tysiące pucharków, zwycięstwa na 3V3, 11805, dobra liczba, na solo 1270 i jego najwyższa pozycja to Mythic 2, więc Mythic 2 nie jest aż tak źle. O!
Moje uszanowanie. Za tego Dynamajka na max levelu. Uszanowanko. Może kiedyś wam zrobię poradnik, jak szybko wbić Dynamajka na 35 rank. To może widzowie przejść. Na więcej pucharów. Na Broku wbił 30 rank. Jest czerwono. Świeci się na czerwono. Super. Tak, trzymaj gościu. Ale no, kolejna osoba, która lubi swojego brawlera, a nie ma go na dużym ranku wbite. Ej, kurde, dawaj tego Crowa. 26 rank. Myślę, że jesteś w stanie wbić sobie 30 rank, nawet na solo. Także trzymam za ciebie kciuki. Pozdrawiam. A teraz przed nami Puma Games. Tak, ta Puma. Mój ulubiony zadymiarz to 8-bitowiec z 8-bitem. O, okej. Okay. 11 wygranych meczy pod rząd, 21 tysięcy pucharków. Spoko. Tutaj też chyba jest mityk. Dwuosobowe, o, gościu naprawdę gra mega dużo duo, jakby na 3v3 prawie 4000, ale na duo też jest sporo. Okej, okay, brawlery teraz, zobaczmy, najwięcej pucharów. No i to jest gościu, to jest idealny gościu, który w tym momencie pokazuje to, że jego ulubionym brawlerem jest 8-bit i tego 8-bita ma na miejscu pierwszym, jeśli chodzi o najwięcej pucharów. Także trzymam kciuki, żebyś wbił. Pamiętacie w ogóle, nie wiem, ile osób jeszcze wciąż pamięta, jak kiedyś 8-bit był tak mocarnym brawlerem przez swoje drugie życie, że dużo osób wbijało 35 rank na tej postaci, grając solo. Ach, to były piękne czasy. Chyba pewnie nie pamiętacie tego już. Ale ja jeszcze pamiętam. Jeszcze mnie skleroza nie zżarła. Okej. Teraz sobie zobaczmy na jego poziom mocy. No. Idealny profil istnieje? Czy idealny profil istnieje? Istnieje idealny profil. To jest Puma Gamesy, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. A teraz mamy PJW. Nie wiem, co to znaczy. Wydaje mi się, że Paulina je warzywa. Tak mi się przynajmniej wydaje. I mój ulubiony zadaniaż to Piper. Bang. Mam nadzieję, że to Piper... A, to Piper masz nawet na awatarze. Dobra, super. Ale to może być Paulina, bo to może być Piotrek. Piotrek je warzywa, bo Piotrek je... Nie wiem co. Dobra. 25 wygranych meczów pod rząd. 1100... 188 pucharków. Nie jest aż to tak dużo, ale w ogóle próg w klubie dałem od zera, żeby każdy mógł się dostać. Dobra. Mamy teraz, widzowie, kolejny idealny profil. Poziom mocy. Piper. 207 pucharów. Ale Piper wydaje mi się, że nie jest topką, jeśli chodzi o, uwaga, najwięcej pucharów. Piper jest druga. Także czekam, aż ją wbijesz na wyższy rang, niż masz swoją szelkę. Widać, że lubisz chyba grać solo, więc po prostu nie wiem, czemu tak oceniam ludzi, że jak mają wysoko Shelly, to lubią grać solo. Nie wiem, Shelly mi się zawsze kojarzyła z solo i tyle. Ściastkowany, proszę państwa, 53 tysiące pucharków. Jak teraz przedtem było 1000 pucharków, tak teraz mamy gościa, który ma 53 tysiące pucharków. Mój ulubiony zadymiarz to Cordelius. Lubi. Hashtag hejterzy. Skąd to się w ogóle bierze ten tytuł? Dobra, hashtag hejterzy. Nie wiem, o co chodzi. Dobra, nie wiem, o co chodzi, widzowie. Okej, najwyższa pozycja w rankedzie jest to, widzowie, Mythic dwójka. Dobra, także jest dobrze. Okej, przechodzimy do ulubionych brawlerów. Gościu Cordeliusa. I tutaj się, widzowie, robi bardzo ciekawie, ponieważ ma on, uwaga, 3.30 ranki. Chyba, że coś zgubiłem, ale tak, ma 3.30 ranki. Ma Larry Lavry, Edgar i Ems. Okej, Edgar... Banalny, jeśli chodzi o wbijanie, wiecie, w sumie kiedyś jak Edgar się pojawił, to co to były, widzowie, za czasy, to były czasy też niepamiętne przez większość osób z was, a ja chciałem zobaczyć sobie na poziom mocy Spike 11, Shelly 11, Rosa 11, ej, dużo 11 leveli, sporo tych 11 leveli, sporo, widzowie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, osiem, 25, 11 leveli, konto naprawdę bardzo dobre. I w sumie nie daje ocenek. Teraz tak zauważyłem. I ostatnie konto, które wam dzisiaj pokażę. To konto wskakuje jak kopnięcie Fanga, ponieważ jego ulubionym zadymiarzem jest Kieł, czyli Fang, Macus. I ta osoba jako pierwsza się wbiła do klubu, ta osoba jako pierwsza czytała kartę społeczność. Uwaga, 27 tysięcy pucharków. Zwycięstwa na 3v3, 4 tysiące. Respekt, gościu. Respekt. Mistrz Trumpek. To chyba jest tytuł Fanga, tak? Okej. Okay. O, no, pozdrawiam cię, Macuś. Masz Dynamajka na 11 levelu i na 757 pucharków. Wbijaj, gościu, wbijaj. Jak wbijesz 30 rank, odezwij się do mnie na Instagramie, dam ci jakiegoś skinka. Ale to, widzowie, to wygląda naprawdę przepięknie. I wiecie co? Zrobimy tak? A nie, czekajcie, bo ja miałem coś zrobić. A, dobra, ej, czekaj. Macuś, naprawdę piękne konto. Za to piękne konto, Macuś, to ja cię tutaj... Ja cię tutaj, uwaga, gdzie ty jesteś, Macuś? Macuś, 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 proszę bardzo. A,
No niestety, nie zaproszę cię. Także nie ma skina. Niestety, przepraszam cię. Ale Macuś, piękne konto. Piękne konto, piękny Dynamike. I ogólnie to jeszcze chciałem sobie go zobaczyć na, tak, na poziom mocy. Ma tu 11 levele. Mortis, Kid, Leon, Bull, Obul. Dobry wybór, dobry wybór. Ale Cordeliusa nie masz, gościu. Cordeliusa sobie wbij na 11 level. Także widzowie, to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy pierwszy odcinek z profili subskrybentów. Jeśli odcinek wam się spodobał, to koniecznie zostawcie łapeczkę w górę i zasubskrybujcie ten kanał. To tyle. Trzymajcie się ciepło. Cześć!